Rozdział 25 Na początku wakacji jeździliśmy do łazienek autobusem. W lipcu autobusy w Warszawie są prawie puste i zawsze znajdowało się miejsce siedzące dla dziadka. Ale kiedy czuł się słabo, braliśmy taksówkę. I coraz więcej potem było taksówek, za które zawsze płaciła Irmina. Nie widziałem w tym nic dziwnego. Byłem pewien, że bierze pieniądze z domu na wszystko, czego nam w ciągu dnia potrzeba. W drugiej połowie sierpnia pogoda poprawiła się, wróciło słońce. Przyjechał z wakacji Zawistowski i zaczął spędzać z nami całe dnie. Któregoś wieczoru odezwała się również Katarzyna. Zadzwoniła, że już jest, ale na krótko, bo znowu gdzie siedzie. Pytała, co robimy? Siedzimy sobie na ławce i rozmawiamy, odpowiedziałem. Nie teraz oczywiście, tylko w dzień. Po prostu siedzimy. Nie rób ze mnie idiotki, dobrze? Całe lato siedzicie w mieście? Na jakie znowu ławce? Na różnych ławkach. Zielonych, brązowych. Głównie w cieniu, ale nie zawsze. Ty jednak jesteś cuknięty, Marek. Nie widziałam cię pięć tygodni i już mnie w pięć minut zdenerwowałeś. Po prostu śmigło. Wariat jesteś. Nie sądzę. Dobranoc, Kasiu. I odłożyłem słuchawkę. Irmina patrzyła na mnie jakby zdziwiona. Nie za bardzo się stęskniłeś za nią, a ja myślałam więc źle widocznie myślałaś, przerwałem. Albo znasz ją dobrze i wiesz, że tym bardziej do ciebie przyleci. Zobaczysz jutro. Katarzyna przyszła z samego rana wesoła i opalona. Rozgadano o tej swojej leśniczówce wujka i kuzynie, który bardzo jej, jak mówiła, przez ten rok wyprzystoniał. udawaj, przynajmniej, że jesteś zazdrosny, powiedziała do mnie, a do Irminy. Zaprosiłam kuzyna do Warszawy w zimie na święta. Mogę ci go wtedy na parę dni odstąpić. Na przykład na Sylwestra. Zawistowski pokiwał głową. Jeśli nie zużyty, to przyjmiemy. Do odgarniania śniegu. Widziałem, że dziadek uśmiechnął się lekko. Lubił Zawistowskiego. Wyraźnie go lubił. Tamtego dnia zmieniliśmy trasę. Powoli przechodząc w dół agrykolą. Dziadek czuł się lepiej. Sam to zaproponował. Na mostku przystanęliśmy. Sobieski dymi. Powiedziała Katarzyna. Spójrzcie. Rozgrzane powietrze drgało nad powierzchnią stawu, nad asfaltem wspinającej się w górę Agrykoli i wokół kamiennego cokołu. Zawistowski rozejrzał się, czy nikt nie widzi, przesadził ogrodzenie i wszedł na pomnik. Najgorzej Turkowi, bo ma ogoloną głowę, prawie jak ja, mówiła Irma i widać było, że już się nie przejmuje swoimi zniszczonymi włosami. Dziadek jej to wytłumaczył. Zresztą włosy zaczynały odrastać. Zrezygnowała z noszenia chusteczki. Jak już tam jesteś, dotknij petyny Turka. Gorąca? Jeszcze jak, zawołał Zawistowski. Prawie parzy. Panie profesorze, dlaczego właściwie mówi się o kimś gorąca głowa? A raczej, dlaczego to ma być komplement? Dziadek uśmiechnął się, a Zawistowski poklepując Turka po ogolonym łubie, czekał na odpowiedź. Nie wiem czemu pomyślałem, że powinienem czuć się urażony. Nie rozśmieszyła mnie ta myśl. Czyżbyśmy nawet poklepując turka po głowie mówili zawsze tylko o sobie, o nas? – Po namyśle zgadzam się z tobą – odpowiedział zawistowskiemu dziadek. – A namyślałem się ponad pół wieku. Gorące głowy trzeba studzić. To nie jest komplement. – A gorące serca? – spytała Czaremcha. Pociągnęła głośno nosem i wszyscy roześmiali się z tego. Przestańcie chichotać. Wzruszyłam się własnymi słowami, to już jest coś. Niech mu dziadek powie, że recepta brzmi: gorące serce, zimna głowa i czyste ręce mruknąłem ironicznie. Przecież on na to czeka. Nie trzeba powiedziała Irmina i wzięła dziadkę pod rękę: Chodźmy, bo tu za gorąco. Nie trzeba mu tego mówić, nie bądź złośliwy. Zawistowski, złaj wspomnika. Wystarczy, bo się przyzwyczaisz. Stąd jakby trochę inaczej widać świat, wiecie? A gdybym jeszcze wszedł na konia, a gdyby jeszcze ten koń ożył, to byś wtedy musiał wygrać bitwę pod Wiedniem i kochać się w marysieńce, śmiał się dziadek. Trudna rola i już do końca napisała, napisana, nic w niej nie zmienisz. Rezygnuję, odpowiedział Zawistowski i zaskoczył z Panie profesorze, jak to jest? Czy w ogóle można nie być sobą, być kimś innym? Niż się jest naprawdę? Nie można. Ale przecież tak się mówi, wtrąciła Irmina. Tak się pisze, że ktoś stał się kimś innym, albo właśnie zaczął być sobą. Co was dzisiaj naszło? Śdziwiła się Kaśka. A może wy tak zawsze? Dziadek zamyślił się przez chwilę. Spojrzał na Irmę. Tak się ludzi usprawiedliwia, albo sami się tłumaczą. Nie, to niemożliwe. Zawsze się jest tylko takim, jakim się jest naprawdę. Choćby człowiek sam siebie na pozór nie mógł rozpoznać, w gruncie rzeczy zawsze, w każdej roli. Weszliśmy do parku, w naszym ulubionym miejscu ławki na szczęście były puste. Dopiero tutaj zorientowałem się, co mnie dzisiaj w Katarzynie od pierwszej chwili jakby zastanawiało, bo cały czas czułem, że coś tu jest nie w porządku. Dopiero kiedy Zawistowski zapytał, nie za ciepło ci przypadkiem? Czeremka była w zielonym obcisłym swetrze ilminy. Najładniejszym z jej swetrów. I tak go zdejmę do opalania. A zresztą zapowiadali o chłodzenie, a ja wierzę w prognozy pogody. W ogóle wierzę w przepowiednie. Teraz i dziadek spostrzegł ten sweter. Dopiero teraz i spojrzał zdziwiony na Irmę. Zamieniłyśmy się, dziadku. Przez dłuższy czas chciałem wymyślić jakiś pretekst, żeby którąś z nich odwołać na bok. Siedzieliśmy na pagórku alpinarium czy jak to się tam nazywa, zasłonięci krzakami, niedaleko teatru na wyspie. Słońce było dość ostre. Na jednej ławce palały się dziewczyny, na drugiej dziadek grał w szachy z Zawistowskim. Która pójdzie ze mną na wodę sodową? Baba z saturatorem stoi przy pałacu. Irma? Irma podała mi dziesięć złotych. Przynieś i nam trzy bez soku. To znaczy, że już mnie z nimi wysłałaś, powiedziała Czeremka i podniosła się z ławki. Niech będzie, mogę iść. Ale wezmę koszulę któregoś z was. Przecież nie będę wciągała swetra. Weź drugą, tam leży. Irma wyjęła jej z ręki koszulę zawistowskiego i spokojnie odwróciła się do słońca. Szliśmy ocienioną aleją przy teatrze. Katarzyna wpychała moją koszulę w spódnicę i narzekała. Przecież za długa wyjdzie mi dołem. Tamta była lepsza, bo on jest niższy. To nie gnieś mi koszuli. Nie wpychaj gdzieś tam bez sensu. Zapnij guziki i wypuścił na wierzch. Myślisz, może i racja. Będę wyglądała jak w szlafroku. Jeszcze pasek by się przydał. Masz może? Marek, widziałeś? Co? Jak mi wyrywała koszulę Zawistowskiego. Zazdrosna taka? A ja ci mówię, że ilmina mocno go chwyciła. Dobrze wyglądam? No powiedz. Dobrze wyglądasz. A może raczej on do niej się przyczepił? Daj pasek. On do niej czy na odwrót, jaka różnica? Razem ich naszło. No i co, nie upilnowałeś? Tak się wiosną bałeś Markońca, pamiętasz? Nie pamiętam. Nikogo się nie bałem. Markoniec był do kina i na pokaz. Taka ładna dziewczyna jak Irma musi mieć jakiegoś chłopaka, bo nie opędziłaby się przed innymi. Trafiła na Markońca, bo spokojny i niczego od niej nie chciał. A wyście się wszyscy na niego rzucili. Kaśka, co ty właściwie chcesz mi powiedzieć? Nic. Każdy z was sam najlepiej wie swoje. Zanim poszło te wasze mecze, to Kmita już od dawna nie mógł patrzeć na Markońca. Od tamtej prywatki u mnie, mówiłam ci? Może i nie mówiłam. A, kto tam znów dojdzie, od kiedy Zawistowski się w niej kocha? Podeszliśmy do wózka z wodą sodową. Wypijesz dwie? Katarzyna kiwnęła głową. Cztery z sokiem poproszę. Na miejscu. Z wiśniowym. i trzy bez soku. Zaraz odniosę szklanki, wezmę tylko tam w te krzaki. W żadne krzaki, w krzaki nie ma powiedziała sprzedawczyni. Tylko na miejscu. W krzaki to są dziewuchy, a nie moje szklanki. Nic z tego. On zaraz odniesie. Biegiem. A ja zostanę w zastaw. No, spytała Kaśka. Zła jestem na zastaw? Zgoda, tak? Co ty masz na sobie? Dziwiła się kobieta. Ty jego koszula. Taka moda. Dobre wy teraz wszystkie jesteście. Nie ma co. No, bierz te trzy wody i leć. Jak ja wezmę trzy szklanki? To weź dwie, trudno. Powiedziała czeremcha. Zakochani wypiją na spółkę. Po połowie szybko wróciłem. Zapłaciłem za wszystko i podeszliśmy, podeszliśmy z katarzyną do stawu. Dzieci karmiły karpie i łabędzie. Z pałacu wychodziła jakaś wycieczka. Patrzyliśmy na wodę. Szkoda, że nie mamy bułki. Pokarmiłoby się zwierzynę. Marek, spójrz, jak te ryby śmiesznie otwierają dzioby. Ryby nie mają dziobów, wiesz? Zwrócił jej uwagę mały chłopiec, który stał obok. Tylko mają pyszczki, a ptaki mają dzioby. A ty? Też masz dziób. Jeszcze jaki? Spływaj, bracie, powiedziała katarzyna. A do mnie, słyszałeś? Jaki mały zawistowski nam rośnie? Mądrala. Już wiem. Kup herbatniki, pokarmimy trochę, co? Herbatniki za szybko rozmiękną i nie mam już pieniędzy. To tak mów, a nie że rozmiękają. Odczekałem chwila. Kaśka, ile dałaś Irminie z ten zielony sweter? I kiedy? 400 zł. Chciała 500, ale wytargowałam. Zaraz na początku wakacji mówiła, że będzie teraz potrzebowała pieniędzy. Dobrze mi w nim? Nie odpowiadałem. Coś ci się nie podoba? Między dziewczynami tak się robi. A zresztą on był za obcisły dla niej. Piersi jej sterczą do przodu, że nie wiem, wszystkie chłopy oglądały się za nią na ulicy. Za tobą nie będą. Myślisz, nie bądź taki pewny, a Irma wyglądała w tym swetrze jak wiesz, jak kto. – Chodźmy stąd. Wracajmy do nich. Zdenerwowałeś mnie. – Po co ja tu w ogóle? Katarzyna urwała. Spojrzałem na nią. – Właśnie. Po co ty tutaj? – No dokończ. – Nie chcę. Szliśmy powoli. – Kiedy znowu wyjeżdżasz? – spytałem. – Jutro. Właśnie chciałam ci powiedzieć. Kuzynka mnie bierze do Świnoujścia. – A wiesz gdzie? Na opóz studencki. – to znaczy, mam mieszkać prywatnie, uznajemy znajomych ojca, ale będę właściwie cały czas z tymi na obozie. Wiesz, jak to jest. Cieszę się, bo to obóz artystyczny. Moja kuzynka jest z Politechniki. A ty będziesz mówiła tym studentom, że skąd jesteś? Będę mówiła, że jestem przed maturą. A co, nieprawda? Prawda, że przed. No widzisz. Mijaliśmy już teatr na wyspie. Do naszych krzaków jeszcze tylko pięć kroków. Czaremcha przystanęła. Marek, z nami nie było tak nigdy. Jak nie było? Tak jak jest między nimi. Z kim, Kaśka? Z Irmą i z Zawistowskim. Dopiero kiedy na nich patrzę, to zrozumiałam, że ze mną nie było tak jeszcze nigdy. A ty? Co ja? Jak ty myślisz? Przecież i tak ci nie powiem. No widzisz. Ale powiem ci coś innego. Nie już do mnie. Będziemy się widzieli tyle co w szkole. Dlaczego? Co ty znów plecisz? Nie plotę. To było poważnie. Podeszliśmy do naszych ławek. Irma opalała się, a Zawistowski właśnie przesuwał jakąś figurę na szachownicy. Szach. Uważaj na królową! mruknął dziadek. Cofnij ten ruch. Nie cofaj! odezwała się Irmina, nie otwierając oczu. Niczego się nie da cofnąć. A sam dziadek kiedyś mówił, że szachy naśladują życie. Prawda dziadku? Ale na królową uważaj. Marek, pomóż mu. Przyjrzałem się sytuacji na szachownicy. Zawistowski patrzył na mnie wyczekująco. Cofnąć? Graj honorowo, tym bardziej, że już leżysz. Straciłeś królową? oburzyła się czeremcha. Bałwan szachowy. Nie stracił, tylko od królowej dostał mata. No, to co innego powiedziała katarzyna. On to lubi. spojrzałem na Irminę. Uśmiechnęła się lekko. Zawistowski złożył szachę. Może dziadek się trochę przejdzie? Zaproponowałem. Później. Stanąłem sobie z boku i ponad krzakami patrzyłem na Staw. Przy teatrze zatrzymała się grupa ludzi, pewno ta sama, którą widzieliśmy wychodzącą z pałacu. Wyglądali na zagraniczną wycieczkę. Śmieszne kapelusze i czapki mimo upału, aparaty fotograficzne, filmowe kamery. I przedziwne jakieś krawaty i muszki. W pewnej chwili doszły stamtąd podniesione głosy i ze zdumieniem spostrzegłem wśród turystów starego Orzechowskiego. Machał rękami i wykrzykiwał niezrozumiałe dla mnie pojedyncze słowa. – Coś podobnego. Słyszycie? Orzechowski rozrabia – powiedziałem. – Zaraz go naleją. Tylko po jakiemu on krzyczy? – Antek? – ożywił się dziadek. – Jeśli wściekły, to pewnie przeklina po grecku. Zawsze to dawniej robił. – Idź no tam, zobacz, o co mu chodzi. W razie czego wołaj. – Zarzuciłem koszulę Zabistowskiego i wyskoczyłem z krzaków na ścieżkę. Panie profesorze, zawołałem, co się dzieje? Poznał mnie z daleka. Sam jesteś? Nie, mamy tu w krzakach cały szwadron. No co, wołać? zamachał rękami. A zna tam ktoś z was jakiś barbarzyński język? Bo nie mogę się dogadać. Jaki? spytałem. Jaki bądź? Skąd mogę wiedzieć? Nie rozróżniam. Zawróciłem. Dziadku. Jaki język jest dla Orzechowskiego barbarzyńskim? Idź tam, Inka, pomóż staremu, śmiał się dziadek. To na pewno Niemcy. Albo Amerykanie, mruczał Zawistowski. Ja pójdę. Nie będziesz się przecież ubierała. Czeremcha, ściągaj koszulę marka, szybko. Ale prędki do rozbierania? Roześmiała się Katarzyna. Irma, słyszysz? Kto go tego nauczył? Bo dawniej taki nie był. Dobrze pamiętam. Dziadek spojrzał na nią z ukosa. Bardzo mu się to nie spodobało. Nie wyszło ci, Kasiu, powiedziała spokojnie Irmina. To nie było śmieszne. Idę przez ten park. I wszędzie pełno na ziemi kasztanów. Drzewa, dużo drzew. Zapełniają przestrzeń, która traci wymiary, rozciąga się jakby albo kurczy nagle, zależnie od spojrzenia. Wśród drzew nie czuję się odległości. Idziesz od drzewa do drzewa i między nimi może już sto metrów, może tysiąc. I nie wiesz, jak daleko zaszedłaś.